Nawojowa, Bączka Kunina. Witamy tutaj również też pana doktora inżyniera Wójca gminy Nawojowa Stanisława Kiełbasę, odpowiedzialnego za całą dzisiejszą organizację tego wydarzenia. Drodzy zebrani, droga młodzieży, to pierwsza taka akcja w historii gminy Nawojowa, że wspólnie chcemy zadbać o środowisko. Proszę zobaczyć, są przedstawiciele służb mundurowych, policja, nadleśnictwo, są nauczyciele i są inni, których wymieniała tutaj Dorotka, a przede wszystkim wy jesteście. Bo wspólnie chcemy, żeby miejsce, gdzie żyjemy, było ładniejsze, było estetyczne. A co się dzieje, to my wiemy. Gdybyśmy poszperali trochę w internecie, to byśmy zobaczyli, że są wyspy, gdzie nagle gdzieś tam na obrzeżach Pacyfiku pojawiają się odpady z napisem niemieckim, szwedzkim, amerykańskim. A zatem odpad, który rzucony jest tutaj gdzieś do rzeki, on sobie płynie. Lekcje odpowiedzialności za środowisko, za przyrodę. Chcemy wyzbierać śmieci i myślę, że będziemy tak trzymać później, żeby tych śmieci nie było. Wiosna jest doskonałym momentem do tego, bo przyroda się budzi do życia, w związku z czym my też chcemy razem z tą przyrodą tworzyć to środowisko, które będzie środowiskiem przyjaznym dla naszego życia. Życzę wam, żeby ten dzisiejszy dzień upłynął bezpiecznie, a zarazem, żebyście jak najwięcej nazbierali tych śmieci, które zalegają, a zarazem, żeby w psychice każdego z nas odbił takie piętno, że śmieci są, ale są z naszej winy i nie powinniśmy je rzucać tylko w te miejsca, gdzie to do tego są przeznaczone. Bo tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli na gospodarkę śmieciową, to my się czasami dziwimy, dlaczego koło niektórych domów jest mnóstwo śmieci. Przecież i tak ci mieszkańcy płacą za te śmieci. Tylko dodatkowe są koszty, że my musimy uruchamiać pracowników, którzy to wyzbierają. Więc zamiast pieniążki iść na inne cele, to idą na to, żeby był odpowiedni stan środowiska. Życzę wam wielu przyjemnych wrażeń, a na końcu tutaj zapraszam na tradycyjną, co to będzie? Grochówka czy bigos? O, na tradycyjny bigos. Dziękuję bardzo. Ja króciutko chciałem tylko prosić i zaapelować do was, uważaj na fakt, że będziemy zbierać śmieci przy ciągach komunikacyjnych, żeby nie wbiegać na ulicę, zachować się odpowiednio i prośba niewiadomego pochodzenia przedmiotu. Nie ruszajcie takiego, czy to będą szczykawki, czy jakieś, możecie wszystko znaleźć, czy nie wybuchy. Powiadamiajcie, jesteśmy my, policja jest, tutaj są koledzy ze straży pożarnej, zostawcie to dla nas. A w szczególności bez zabawy przy ciągach komunikacyjnych, tam pełna powaga, nie bieganie na ulicę i o to was szczególnie prosimy. I życzę, żebyśmy się wszyscy bezpiecznie spotkali tu na zakończeniu. Dziękuję bardzo. To także strażacy. Także też serdecznie tutaj witamy i młodzieżową grupę strażacką. I bardzo się cieszymy, że są tutaj wolontariusze z Nawojowskiej Grupy Wsparcia i seniorzy z klubu seniora. To jest niesamowite, że my właśnie możemy się tutaj spotkać. I jeszcze jedna taka sprawa. Zobaczcie, tam jest sprzęt, który przygotowali nasi pracownicy, więc na końcu oni tam, bardzo was prosimy, żeby te odpady były gromadzone, tak jak tutaj pewnie pani Dorotka wam powie, w takich miejscach, by można było podjechać.
Nami, tuż za ogrodzeniem. Jest mnóstwo rzeczy, które powinny się normalnie znaleźć w workach. Bo proszę Państwa, my i tak musimy jako mieszkańcy za to zapłacić. A to, że one znajdują się w Lasku, poza granicami, nie od razu idą do worka, to dodatkowo nas kosztuje, bo trzeba zapłacić za pracę, jaka włożona zostaje w związku ze zbieraniem tych śmieci. No cóż, chciałem bardzo serdecznie wszystkim podziękować. Bo to jest, myślę, że tą lekcję ochrony środowiska odrobiliśmy. Pan Bóg sprawił, że pogoda nam dopisała, w związku z czym mogliśmy rzeczywiście iść i zbierać. Chociaż nie do końca było zawsze bezpiecznie, sam się przekonałem, bo w pewnym momencie natknąłem się na przewieszczone na wysokości 20 cm linki, no i skończyło się to totalnym upadkiem. No ale dziwne są zwyczaje niektórych osób. W każdym razie jeszcze raz, bardzo wszystkim dziękuję. Dziękuję tym, którzy się bezpośrednio zbierali, a więc przede wszystkim młodzieży, ale także i dorosłym, wszystkim, już tu nie będę wymieniał, bo dorośli także zbierali, ale szczególnie wam, młodzież, dzieci, dziękuję, bo dla was jest to doskonała lekcja i myślę, że lekcja, która zostanie zapamiętana, że o środowisko trzeba dbać, że budząca się przyroda ma prawo do tego, żeby budzić się w warunkach takich, że nie będzie zatruwany. Śmieci, no teraz pracownicy te śmieci zgromadzą, postarają się częściowo posegregować i pojadą do Nowego Sącza, a gmina za nie zapłaci. Tak to, proszę Państwa, wygląda. Także jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję i chcąc, aby to zostało w pamięci, pragniemy teraz wręczyć... Za zespołu szkół ponadgimnazjalnych gminy Wicentego Witosa za udział w wydarzeniu Posprzątaj z nami Małopolskę. Są przedstawiciele zespołu szkół? Proszę bardzo. Kto tu jest? Nie, zespołu szkół. Nie ma. Szkoła podstawowa we Frysowej. Jest? Są przedstawiciele? Nie ma. Oni dzisiaj mają tam spotkanie z podróżnikiem. Ale wyzbierali swoje, zrobili. Szkoła podstawowa imieniem błogosławionej Julii Rodzińskiej w Nawojnie. Panie rektorze, prosimy tu bardzo. Szkoła podstawowa imieniem żołnierzy niezłomnych Bączej Koninie. Pani dyrektor, prosimy bardzo. Szkoła podstawowa w Żeleźnikowej Małej. Jest tu pan dyrektor, widzę. Proszę bardzo. Szkoła podstawowa w Chomżyskach. Jest pani, proszę bardzo. Szkoła podstawowa imieniu Marii Konopińskiej w Żeleźnikowej Wielkiej. Widziałem tutaj panią. O, proszę. Gratuluję wam serdecznie. Dziękuję wam bardzo. Dyplom dla Ochotniczej Straży Pożarnej Nawojowej. Proszę bardzo. Jest tu naczelnik, proszę bardzo. Gratuluję serdecznie. Dyplom dla Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Proszę bardzo. No, Karolina, dziękujemy bardzo. Nawojowskie Centrum Wolontariatu. Bardzo dziękujemy. Nadleśnictwo Nawojowa. Prosimy bardzo. Szanowny panie wójcie, drodzy zebrani, jak już mnie pan tutaj, panie wójcie, wywołał do odebrania tego dyplomu, no ja serdecznie chciałbym podziękować za zaproszenie do tej akcji zbierania śmieci na terenie gminy Nawojowa. Dobrze wszyscy wiemy, że czyste środowisko jest bliskie sercu każdego leśnika. O to środowisko dbali, no to niestety no będziemy mieć taki obraz
jaki mamy no dzisiaj tak naprawdę. Więc jeszcze raz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ta impreza będzie cykliczna. No i co roku pan wójt tutaj będzie na Dysicę zapraszał. No a my ze swojej strony deklarujemy, że tych osób co roku będzie więcej, żeby wójtowi pomóc te tereny sprzątać. Także jeszcze raz dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo panie Dysicy. Ja myślę, że to jest pierwsza tego typu akcja i będziemy to kontynuować. Zresztą myślę, że państwo też jesteście przekonani o tym, że ona jest potrzebna. Proszę państwa, dla Stowarzyszenia Nawojowska Grupa Wsparcia. Dla Gminnego Ośrodka Kultury w Nawojowej. Kto odbiera? Dla Klubu Seniora w Nawojowej. Dla państw i chyba panów nie ma. Dla państw Koła Gospodyń Wiejskich Nawojowej za udział w wydarzeniu. Proszę bardzo. O. Dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nawojowej. Za chwilę rozdamy, bo akurat w tej chwili jest potrzebna pomoc. Są także, mamy także dla piecuchów, ale w związku z tym, że piecuchy byli jako uczniowie, więc proszę bardzo, niech się ujawnią uczniowie, a piecuchy. Więc przekażemy im tutaj to od razu. Proszę bardzo. Oczywiście, proszę państwa, dyplom dla naszej policji. Dziękujemy bardzo. Także wszystkie dyplomy zostały rozdane. Jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam na kolejną taką akcję. Ja nie wiem, czy to będzie za rok. Ja myślę, że powinniśmy się tak po lecie spotkać, żeby na zimę też w naszym środowisku było czysto. Bardzo wszystkim dziękuję. Ja ze swojej strony dziękuję wszystkim, którzy wzięli właśnie udział w tej akcji. Mam nadzieję, że w przyszły rok, jak pozwoli, będziemy tą akcję dalej kontynuować w naszej gminie. I dziękuję bardzo wszystkim, którzy się przyczynili, że ten dzień wyszedł nam. Mam nadzieję, że wszyscy są zadowoleni. Dziękuję bardzo. O akcji Sprzątamy Małopolska. Ogółem jest bardzo dobrze, wysprzątaliśmy tutaj paręnaście worków śmieci, wywiezione zostało wszystko, ty się nie śmiej. No jest teraz czysto, jest elegancko. No bardzo dobra akcja, wszystko jest posegregowane, będzie na pewno łatwiej nam się żyć w tej planecie. Jest super, tak. Przez tą akcję ratujemy nasz klimat i nasz świat. Co sądzisz o akcji dzisiejszej Sprzątamy Małopolskę? Jest to bardzo fajna akcja, wreszcie możemy posprzątać swoją gminę, ale jestem bardzo zdziwiona, że nasza gmina jest tak zaśmiecona śmieciami, ale wreszcie to posprzątaliśmy i będzie czysto i mam nadzieję, że tak zostanie. Co sądzisz o akcji Sprzątamy Małopolskę? Bardzo świetna akcja, będzie czysto na wakacje. Co sądzisz o akcji Sprzątamy Małopolskę? Jest super. Rozmawiam teraz z koordynatorami dzisiejszej akcji Sprzątamy Małopolskę. Jak wrażenia w dzisiejszej akcji? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Akcja bardzo nam się udała. Jeszcze grupy są w terenie, czekamy na wszystkich. Mamy tutaj informację, że tych odpadów na naszej terenie, naszej gminy jest troszeczkę. Wszystkie są składowane na PSZOK-u, z którego będą zabrane. Bardzo cieszymy się, że pogoda nam dopisała. Wszystkie organizacje, szkoły, które miały brać udział, wzięły udział w tym naszym wydarzeniu. Organizowaliśmy tak naprawdę pierwszy raz to wydarzenie na terenie naszej gminy. Spodobała nam się ta inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzka Małopolskiego, posprzątaj z nami Małopolskę i mam nadzieję, że będziemy tą kontynuować akcję w przyszłych latach. Mam nadzieję, że tak będzie. Jesteśmy,
ja osobiście jestem bardzo poruszona i szczęśliwa w związku z tym, że zastosowaliśmy także pozytywną profilaktykę wszystkich służb bezpieczeństwa, bo włączyła się w to i straż, i policja, i nadleśnictwo, i pogotowie ratunkowe. Akcja przeprowadzona została bezpiecznie, tutaj oczekujemy, tak jak koleżanka wspomniała, na dotarcie pozostałych członków i mamy nadzieję, że będziemy to kontynuować w kolejnych latach, a świadomość nasza i młodzieży będzie jeszcze większa na temat ważności segregacji odpadów i utrzymania porządku w naszej Nawojowej, tak żeby było pięknie, miło, czysto i bezpiecznie. Dziękuję bardzo. Co pan sądzi o takiej akcji? Uważam, że to jest jak najbardziej słuszna akcja. Powinny być to przeprowadzone częściej. Była bardzo dobrze zorganizowana i włączenie w to młodzieży, która stanęła na wysokości zadania, było jak najbardziej trafnym posunięciem. Dziękuję. Jestem teraz z panem dyrektorem GOKU. Co pan sądzi o dzisiejszej akcji Sprzątamy Małopolskę? Myślę, że jest to bardzo pożyteczna akcja, aczkolwiek jedną taką akcją nie zapobierzemy temu, żeby nasze środowisko było dalej zatruwane, bo to, co się widzi z odpadami i z tą ilością śmieci, która nas otacza, więc musimy, takie akcje powinny być przeprowadzane coraz częściej, aby uświadamiać środowisko, jak również mieszkańców, że po prostu grozi nam to zagładą i niezdrowym bardzo trybem życia, więc jest to najważniejsze, żeby uświadamiać wszystkich o tym, że śmieci mają swoje miejsce tam, gdzie powinny być, czyli w koszach i na odpadach komunalnych. Natomiast no, musimy dbać o to środowisko. Jest to jedna z pożyteczniejszych akcji i powinna być powielana, bo tak jak powiedziałem, jedną akcją po prostu nie unikniemy tego, że będziemy mieć czysto. Dziękuję bardzo. Teraz z panem wójtem gminy Nawojowa. Co pan sądzi o dzisiejszej akcji Sprzątamy Małopolskę? Akcja Sprzątanie Małopolski jest świetną akcją, gdyż stan środowiska w naszym województwie jest taki, jaki jest. No, mamy piękne krajobrazy, mamy piękną przyrodę, ale ta przyroda jest permanentnie przez mieszkańców, przez ludzi zanieczyszczana. Dlatego też jest to jeden ze sposobów poprawy jakości środowiska i pokazanie tych pięknych walorów krajobrazowych, jakie u nas są, a zarazem jest to szansa na poprawę warunków naszego życia, jak ludzi, jak i zwierząt. Dziękuję bardzo.